Witajcie serdecznie. Dzisiaj odcinek z serii naprawdę podstawowych muzycznych elementarzy podstawowej obsługi keyboardów Yamaha. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o filozofii producentów, o filozofii producenta, o tym, jak projektują te keyboardy, o tym, jakie są główne zamierzenia i co charakteryzuje, jakie wspólne cechy charakteryzują keyboard za 25 tysięcy złotych i taki za złotych 500. Ja nazywam się Jerzy Strożycki, Akademia Keyboardu Keyboardway, a Ty oglądasz serię Muzyczny Elementarz. Jeśli zaczynasz z keyboardami Yamaha, to musisz wiedzieć to, co będę Wam za chwileczkę opowiadał w tym odcinku. Odbieram niezliczoną ilość telefonów, wiadomości, ciągle z powtarzającymi się pytaniami. Jurek, bo ja mam na pendrive'ie 200 MIDI, kupiłem sobie tam X albo dostałem X, mam tam style, mam teksty, ja wpinam to w instrument, szukam tego i tego w ogóle nie ma, nie widać. Wpinam MIDI, wpinam pendrive'a w komputer i nagle wszystko widać. Gdzie jest problem? Za chwileczkę o tym porozmawiamy, bo problem jest tutaj niestety nie w instrumencie, a w Was, drodzy użytkownicy. Natomiast porozmawiamy sobie jeszcze również o tym, co charakteryzuje te keyboardy. I teraz zabiorę Was na widok z panelu głównego. Mamy widoczek główny z panelu sterowania i teraz najważniejsza rzecz propos tej filozofii, jak producenci, jak Yamaha produkuje swoje keyboardy. Jakbyście wzięli noża i przekroili Wasz keyboard w połowie, to szybko okaże się, że po lewej stronie jest sekcja automatyki stylów, a po prawej stronie jest głównie obsługa brzmień. I tutaj w Genosie nawet macie przyciski menu, to po prawej jest voice, po lewej jest style. Jak mieliśmy instrumenty serii Tyros, to tutaj były guziki wyboru brzmień, a tutaj były guziki wyboru stylów. I tak samo jest w instrumentach klasy S i tańszych modelach poprzedniej PSR serii. Prawa strona zawsze voice'y, lewa strona sekcja stylów automatyki, ale także sekcja MIDI. Tutaj podpowiedź dla tych, którzy za chwileczkę będą uczyli się odtwarzać te pliki na instrumentach. Sekcja również obsługi mikrofonu, ewentualnie w tym przypadku również tutaj mamy live control. Joystick zawsze z lewej strony, na dole w keyboardach Yamaha, nie gdzieś tutaj jak w Ketronach. Oczywiście pokrętła głośności. Z prawej strony zawsze obsługa barw, multipadów, zawsze z prawej strony były multipady w Yamaszkach, funkcje One Touch Settings, a registracje i pamięć registracyjna albo z prawej strony, albo po środku, nigdy po stronie lewej. To są główne założenia, tak samo gniazdo zasilające w keyboardach Yamaha też jest z lewej strony, jak siedzimy przodem do instrumentu. Zawsze na brzegu gniazdo słuchawkowe też jest z lewej strony pod joystickiem, nigdy gdzieś tam z prawej, nigdy po środku. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o główne założenia. Teraz kolejne bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o funkcję One Touch Settings. Keyboardy, które tą funkcję posiadają, to są keyboardy serii S, PSR-ki, starsze S-ki i wszystkie instrumenty nowsze i droższe, czyli no, można powiedzieć, że 75-80% użytkowników keyboardów Yamaha ma te funkcje w swoich keyboardach. Słuchajcie, często pojawia się takie pytanie, jeśli włączymy One Touch Settings, dlaczego automatycznie startuje Style Control? Odpowiedź jest prosta, bo producent tą funkcję tak zaprogramował. Jeden przycisk ustawienia, One Touch Settings, klikasz i grasz. I nie bez powodu mówi się, że Yamahy to najprostsze w obsłudze instrumenty, które wystarczy włączyć do prądu, włączyć guzik, wybrać styl jakikolwiek, wcisnąć przycisk i można od razu ruszać z graniem po wciśnięciu akordu. Instrument po jednym guziku jest gotowy do zagrania. To są oczywiście funkcje odpowiadające za barwy przypisane do stylu. One się potrafią automatycznie zmieniać, jeśli wciśnięcie funkcji OTS Link, ale o tym było w odcinku o One Touch Settings. Bardzo ważna kwestia, wyzwolenie One Touch Settings zawsze wyzwala Sync Start, nie da się tego wyłączyć w
keyboardach Yamaha, bo jest takie pytanie. Wielu by chciało sobie zrobić z tego po prostu banki dodatkowych brzmień, ażeby styl nie startował. Sorry, nie da się. Tak samo jak aktywuje się przycisk akompaniamentu, jak sobie go wyłączymy, to po One Touch Settings on się aktywuje i Sync Start się również aktywuje. To tyle, jeśli chodzi o funkcję Sync Start. Natomiast teraz przejdziemy do najważniejszej kwestii, którą chciałem w tym odcinku poruszyć, to jest wyszukiwanie plików i system całego eksploratora tych plików, tych funkcji, co gdzie się znajduje i dlaczego tak, a nie inaczej. I dowiecie się, jak w prosty sposób kiedyś, kiedy miałem Tyrosa 4, usunąłem sobie cały stworzony repertuar i nie miałem kopii zapasowej. Mamy przygotowanego pendrive'a. Pendrive'a przygotowałem w taki sposób, że zasymulowałem dwóch użytkowników. Jedni trzymają pliki porozrzucane na dysku USB, drudzy trzymają pliki posegregowane w foldery. Pozwoli mi to Wam przedstawić sprawę z kilku spojrzeń na tak naprawdę tą samą funkcję. Mamy tutaj plik MP3, mamy plik MIDI, mamy plik stylu, mamy plik rejestracji, mamy plik tekstowy i nazwałem sobie foldery MIDI, MP3, rejestry, style i teksty. Jeśli już oczywiście miałbym trzymać pliki na USB, bo osobiście preferuję trzymać wszystko w instrumencie bez żadnych pendrive'ów, to trzymałbym sobie to w folderach dla zachowania przejrzystości zbiorów tego, co mamy na pendrive'ie. Wkładamy pendrive w instrument i zobaczymy, o co tutaj chodzi. W tym celu zrobimy sobie jeszcze bliższy widok wyświetlacza, jak widzicie w Genosie 2, którego tutaj mamy. Wyświetlacz jest całkiem fajnej jakości, ma świetny kontrast. Słuchajcie, wpinam sobie USB-ka do gniazda instrumentu, czyli mam na USB-ku te pliki, które widzieliście przed chwileczką. Dostaję komunikat, że USB jest podpięte. I teraz filozofia keyboardów Yamaha polega na tym, że jest on bardzo, bardzo prosty. Tylko to trzeba wszystko zrozumieć i już się nigdy nie pomylisz. Jeśli mamy sekcję stylów presetowych, kolejna kwestia, jeśli chodzi o filozofię instrumentów Yamaha, nic, co jest fabryczne w keyboardach Yamaha, nie da się usunąć, nie da się nadpisać. Dotyczy to także plików, ale również jeśli wejdziecie sobie w edycję stylów, to ich edycji ścieżek zapisu, nagranych ścieżek, mega voice'ów, etc. Instrument nie pozwoli Wam modyfikować, usunąć, nie da się keyboardu wyczyścić. Tak kiedyś koledze Rolanda VH76 wyczyściłem z brzmień fabrycznych i niezłą zagwózdkę mieliśmy, co się tam stało. Tak samo Korga da się wyczyścić z zawartości fabrycznej, włączasz instrument do prądu, okazuje się, że nie ma nic, można psikusa komuś zrobić. Więc keyboardów Yamaha nie da się zepsuć złym użytkowaniem, nie da się usunąć, jeśli chodzi o zawartość softową, nie da się zepsuć systemu. O, nie bójcie się, że coś naklikacie, że coś zepsujecie. Nie da się, spokojnie, to są proste instrumenty. Ma to wszystko swoje plusy i minusy jakże. Natomiast słuchajcie, wkładamy sobie pendrive'a i teraz tak, filozofia jest taka, że jeśli chcecie znaleźć style na pendrive'ie, to wchodzicie w okienko stylów. Jeśli chcecie znaleźć piosenki MP3 czy też MIDI, to wchodzicie w MP3 player, w MIDI player. Jeśli chcecie znaleźć rejestrację, to szukacie ich z poziomu rejestracji. Jeśli chcecie znaleźć teksty, to szukacie ich przez wyszukiwarkę tekstów. Czy to będzie menu Text Viewer, czy na Tyrosie sobie klikniecie guzik i tutaj szukamy plików, prawda? W Genosie na przykład. Czy zrobimy sobie skrót klawiszowy, i tutaj szukamy plików. Dopiero przechodzimy w zakładkę USB i widać tekst. I teraz bardzo ważna rzecz. Zaczniemy sobie od wyboru stylów. Klikamy sobie w pomarańczowe okienko, czy też wybór stylów na Tyrosach, w SK-ach, gdziekolwiek. Tam, gdzie macie style fabryczne, pojawia się zakładka User, a w zakładce User pojawia się USB. Klikamy sobie to USB i tutaj widzicie styl, który ja wczytam. Prawda? Jest wczytany ten styl. Wejdziemy sobie z powrotem do tego pendrive'a. Jeśli ktoś trzymałby to w folderach, to również w folderze będzie widać ten styl. Natomiast uwaga, jak widzieliście wcześniej, w tym folderze i na tym pendrive'ie były również pliki MIDI, teksty, których tutaj już nie widać. I dzwonicie do mnie: Jurek, dlaczego nie widać MIDI na pendrive'ie? No dlatego, że nie jesteś w MIDI, tylko w stylach. Prosta rzecz.
Jeśli wejdziemy sobie w style, to ten styl tutaj widać. Ale czy widać MIDI? W folderze MIDI pliku nie widać. No to lecimy dalej. Wchodzimy sobie w odtwarzacz audio. Jesteśmy na audio teraz. Genos posiada funkcję odtwarzania plików MP3 Wave, a także MIDI. Więc poszukamy sobie plików najpierw audio, czyli MP3 albo Wave. Klikamy USB. Jak widzicie tutaj plik pierwszy taniec MP3. Ale również w folderze ten plik będzie. Poszukajmy sobie MIDI. Klikamy MIDI. I zobaczcie, że od razu pojawia się nasz plik MIDI. Jak przesuniemy na audio, pliku nie ma. Widzicie? I teraz wejdziemy sobie do folderu MIDI i plik jest. Jeśli przesuniemy na audio, pliku nagle nie ma. Tak samo jest z wyszukiwarką registracji. Registracji, szukamy w wyszukiwarce registracji. Klikamy sobie USB i jak widzicie jest registracja, a ja nie chcę czekolady. Ta registracja również jest w folderze. A jeśli wejdziemy sobie w folder style, to stylów nie widać, tekstów nie widać, MP3-ek nie widać i MIDI-ków nie widać. I słuchajcie, to jest prosta filozofia. Jeśli szukasz stylów, szukasz go w stylach i nie inaczej. Więc macie odpowiedź na pytanie, Jurek, dlaczego plików nie widać? Oczywiście zdarzają się, że pliki są niekompatybilne, są złe rozszerzenia, ale instrument wtedy Wam wypluje komunikat, że plik jest uszkodzony, niekompatybilny, nie da się go wczytać, ale raczej będzie go widać. I tutaj bardzo ważna kwestia, uwaga, uwaga, duży wykrzyknik czerwony stawiam. Ja kiedyś myślałem, i byłem bardzo głupi, że skoro tutaj nie ma stylów, przepraszam, jestem w stylach, tu są style, prawda? Jak wiecie, tutaj był plik tekstowy. Skoro z widoku stylów nie ma tego tekstu, to ja mogę sobie ten folder wyczyścić. Bo historia była tego typu, że ja sobie skopiowałem wszystkie foldery do instrumentu i tam w registracjach te foldery były widoczne tutaj, prawda? W zakładce User te foldery były widoczne i tam w USB też były widoczne. Jak widzicie, jestem w registracjach na przykład. I wchodzę w folder style i nie ma. No to po co mi ten folder w tych registracjach, twierdzę sobie, bo w Tyrosie były te foldery jeszcze widoczne. To ja sobie ten folder usunę. Spójrzcie, co się stanie. Usunę sobie folder style. Prawda? I tak sobie usunąłem, słuchajcie, folder registry z poziomu stylów. W Tyrosie 4. Było to możliwe, w Genosie już jest to cięższe. I wchodzę sobie w style i zorientowuję się nagle, że mój folder style zniknął. Jest to jeden i ten sam folder, żebyście nie myśleli, że instrument sobie dubluje te foldery w jakiś sposób, bo ja miałem lat wtedy, nie wiem, 15, 16, nie no, kłamie. 18, 19 i byłem głupi i tak myślałem. Wielu użytkowników też sobie tak pokasowało zawartość. Więc zostawcie te foldery, jeśli nic w nich nie ma, to prawdopodobnie znakiem jest tego, że po prostu jesteście w złym miejscu. Tyle jeśli chodzi o najważniejsze wyszukiwanie plików, jeśli chodzi o filozofię instrumentów Yamaha. Chciałem, żebyście się o tym dowiedzieli, bo to są bardzo proste, podstawowe rzeczy, ale jak widać, o podstawowe rzeczy też są pytania. Ja mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, że rzeczy, które tutaj przedstawiłem, nie będą już dla Was tajemnicą. Ten odcinek będę wysyłał każdemu, kto będzie dzwonił, pytał mnie o takie pytania, bo przepraszam Was, ale ja jestem sam, a Was jest bardzo dużo i siły, zdrowia nie mam i czasami nawet chęci, żeby kilkanaście razy w tygodniu, często, uwierzcie mi, odpowiadać na te same pytania. Stąd powstają dla Was darmowe materiały na kanale Akademii Keyboardu Keyboard, które możecie oglądać, inspirować się i uczyć obsługi Waszych keyboardów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie. Serdeczne dzięki patronom Akademii Keyboardu, bo dzięki Waszemu wsparciu również powstają te materiały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!